i z ust w polskim Szczecinie, z ust polskiego premiera. Ja jako szczecinianin, nie z urodzenia, ale z wyboru, mogę podziękować opatrzności, że doczekaliśmy czasu, że polski premier przyjeżdża do polskiego Szczecina i z dumą ogłasza sukcesy polskiej gospodarki, potencjału akademickiego, naukowego, potencjału pięknego Pomorza Zachodniego. I panie premierze, w pas się kłaniam za te słowa dumy polskiego premiera z tego, co nam się tu udaje w kontekście tego poprzednika, który bezradnie w Szczecinie rozkładał ręce i mówił, no nie da się, nie wybudujemy. Jaki tunel w Świnoujściu? Fanaberia. Jaka stocznia? Będzie inwestor katarski. Jakie uczelnie? Po co nam? Po co nam gospodarka morska? Po co nam centralny port komunikacyjny? Jest Berlin niedaleko. Cieszymy się, że jest Berlin. Cieszymy się, że przyjeżdżają tu niemieccy turyści, zostawiają swoje środki, ale Szczecin i Pomorze Zachodnie nie może być terenem rekreacyjnym dla bogatych Berlińczyków. To musi być koło zamachowe całej narodowej gospodarki. Cały proces...